Siema, z tej strony Łezif. Jeszcze tak przed filmem zapraszam was na mojego Instagrama Łezifyty, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam was do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, tego nie robi. Także kliknijcie w ten czerwony guzik tam na dole. Zapraszam was do zostawienia łapki w górę oraz do suba z dzwonem na tym kanale, do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Łezif, w sklepie w Fortnite. Byłoby mi serio mega miło. Ponadto zapraszam was do wejścia na moją kartę społeczności, ponieważ już dzisiaj wieczorkiem tam się pojawią wyniki konkursu. Także generalnie zapraszam oczywiście na tą kartę społeczności. Ponadto zapraszam oczywiście do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, no i do wejścia na mojego Instagrama Łezifyty, ponieważ jest tam nowe zdjęcie, a każdy komentarz o treści kartka serduszkuje, także piszcie w komentarzu kartka, a ja wam przypinam serduszko. No i co, wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek będzie naprawdę kozacki, ponieważ będzie on aż o 3 darmowych skinach w Fortnite. Także wydaje mi się, że naprawdę ciekawy odcinek się szykuje, także zapraszam generalnie do obejrzenia filmu o 3 darmowych skinach Fortnite Season 8, także zapraszam. Dobra, a więc generalnie to jeśli chodzi o pierwszego darmowego skina, no to jest to nic innego jak Venom, no ale pewnie powiecie, że no tak, no Venom był darmowy, był on z turnieju, no ale co dalej, bo jakby Venom był, no ale już nie jest generalnie, teraz go się da tylko kupić, no i jak wy go macie zdobyć za darmo? No dokładnie tak, ale jeśli zdobyliście go już wcześniej za darmo, no to macie oczywiście darmowego skinka, ale oczywiście również, no to nie będzie nic nowego, ale teraz chodzi o nową informację, ponieważ do plików gry została dodana jedna rzecz, a mianowicie filmowa wersja Venoma. No i generalnie jest to troszeczkę inna wersja Venoma niż obecnie. No a jeśli została ona dodana i odszyfrowana, no to prawdopodobnie no w najbliższych tygodniach już się pojawi i będzie to oczywiście darmowy styl do poprzedniego Venoma. No i w taki sposób oczywiście będziemy mieli dwa skinki w jednym, ponieważ będzie to taki dodatkowy styl. No ale oprócz tego, no to chyba nie muszę tutaj tłumaczyć, że po prostu jeśli mieliście skina za darmo, no to będziecie mieli dosłownie styl do darmowego skina, który w sumie jest epicki, jest unikalny i w ogóle no niesamowite to jest, jak jest to fajna inicjatywa ze strony Epica, ponieważ macie fajnego skina, który fajnie wygląda, fajnie się prezentuje, odróżnia się od innych, no i dodatkowo jest on unikalny i jest on naprawdę epicki. Także wydaje mi się, że wszystko jest tutaj mega fajne, no i jak najbardziej mi się podoba ogólnie ten pomysł. Także co, zapraszam do zostawienia łapki w górę i suba dzwonem, no i dajcie znać, co sądzicie o skinie Venoma. No i generalnie styl nowy Venoma wygląda w następujący sposób, tak on wygląda, tak on się prezentuje, a mianowicie tak wygląda w plikach gry w sumie. Także co, ja się nie mogę doczekać, aż pojawi się oczywiście w gierce. No ale dobra, myślę, że jak najbardziej możemy przejść oczywiście do kolejnego darmowego skinka, ponieważ on również jest dosyć ciekawy, także zapraszam do kolejnego darmowego skinka. Dobra, a więc generalnie to leakerzy mówią nam, że Naruto ma się pojawić w grze dosłownie za tak naprawdę kilkadziesiąt godzin, coś takiego, czyli możliwe, że nawet jak wy to oglądacie, no to już się pojawił. No i wiele osób czeka ogólnie na pojawienie się Naruto, o którym leakerzy wspominali dosyć bardzo często i w ogóle każdy był przekonany, że on będzie w karnecie bojowym, jednak no nie było ono dodane do karnetu bojowego. No i takie przecieki, że nie będzie ogólnie do karnetu bojowego, były dosyć niedawne, no i się potwierdziły niestety, a liczyłem, że będzie w karnecie, no ale niestety nie było. No i generalnie nikt się nie spodziewał w sumie, kiedy to ma się pojawić, nikt nie spekulował daty. Jednak za kilka dni będzie wypadać 22. rocznica pojawienia się pierwszego rozdziału mangi, która mega zmieniła świat. No i jest to dokładnie 21 września 1999 roku, czyli tak naprawdę, no to jak wy to oglądacie, no to jutro. No i dosłownie za dwa dni może być ogólnie jakiś event z Naruto, może być po prostu dodanie Naruto do gierki. No i HypeX uważa, że jeden ze sztandarów, który nie przez przypadek miał nawiązywać do ogólnie właśnie całego tego świata, no pojawił się w Fortnite, no i możliwe, że nawet tego 21 września się pojawi Naruto w Fortnite. No i generalnie dużo właśnie osób uważa, że przez to, że jest to na taką okazję, no to, że to będzie darmowy skin i ogólnie, że będzie on za darmo dla każdego. Mi się wydaje, że może się tak wydarzyć, jednak wydaje mi się, że jednak będzie to skin do kupienia. Ale no generalnie dużo osób uważa, że będzie tam taki event jak na przykład urodzinki Fortnite, no i tam będzie darmowy skin, czyli Naruto, będzie to
to po prostu event mega problem do urodzinek. No i po prostu tam będziemy mieli jakieś wyzwanka, będziemy sobie wykonywać i zdobędziemy po prostu Naruto. No i generalnie to jest dosyć popularna teoria, no ale to jest oczywiście tylko teoria, nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście tak się wydarzy, ale miejmy nadzieję. No a teraz zapraszam już oczywiście do kolejnego darmowego skinka, także zapraszam, przejdźmy już oczywiście do kolejnego darmowego skinka. Dobra, ostatni darmowy skinek jest to coś naprawdę ciekawego, ponieważ jest to coś, co w sumie jeszcze w Fortnite nie jest, ale jest pewne, że będzie. No i generalnie to jest tak pewne na 100%, że będzie, ale jeszcze tego w Fortnite nie ma, ponieważ chodzi tutaj oczywiście o bonusowego skina z tego sezonu, ponieważ jak pewnie wiecie, no to co sezon mamy jakiegoś bonusowego skina do karnetu bojowego. Jest to takie podziękowanie ogólnie po prostu dla ludzi, którzy kupują karnet bojowy, bo tak naprawdę no to w sumie karnet bojowy wcale nie musiałby zawierać takiego skinka, jednak oczywiście zawiera co sezon takiego skina. No i jest to oczywiście takie podziękowanie za kupno karnetu bojowego, także jest to tak naprawdę darmowy skin, bo jakby kupując karnet, no to dostajemy go w prezencie tak naprawdę. No i oczywiście chodzi tutaj o panią królowe kostki, królową kostki. No generalnie nie wiem, jak to się tłumaczy, ale oczywiście no wiadomo, o kogo chodzi. No i generalnie cały ten skin się jeszcze nie pojawił oczywiście w Fortnite, pojawiły się tylko jakieś mniejsze przecieki, jeśli chodzi ogólnie o wygląd tego właśnie skina, jednak no nie są to na tyle dokładne przecieki, żeby chociaż cokolwiek się dało pokazać, bo zazwyczaj to jest tylko zarys postaci, więc po prostu nie ma nawet co sobie spoilerować tego, ponieważ no zarys postaci i tak za dużo nie da, a no naprawdę nie opłaca się patrzeć na zarys postaci, no bez przesady. Także generalnie no to naprawdę wszystko jest to mega ciekawe, jednak niestety, no to jeszcze tego skinka oczywiście nie ma, niedługo będzie, ale jeszcze go nie ma. Także co, no naprawdę wydaje mi się, że dosyć ciekawie się robi ogólnie w tym Fortnite, coraz więcej darmowych rzeczy mamy i miejmy nadzieję, że ten skin również dołączy jak najszybciej do grona naszych darmowych skinów. Będzie to oczywiście skin w sezonie 8, no bo jest to skin z karnetu sezonu 8, w sensie nie z karnetu, ale jest on darmowym podziękowaniem dla ludzi, którzy kupili karnet bojowy. Czyli no tak w skrócie można powiedzieć, że jest on no taką jakby częścią karnetu. Także co, no generalnie wydaje mi się, że naprawdę jest to mega spoko. Także podsumowując dzisiejszy odcinek, no to mamy aż 3 darmowe skiny w Fortnite. Także naprawdę jest to dosyć ciekawy odcinek, mi się wydaje, który możecie zdobyć ogólnie w Fortnite, także tym bardziej ciekawy odcinek. No i co, dajcie znać oczywiście w komentarzu, jak wam film się spodobał, mi się mega spodobał. Także co, zapraszam oczywiście do zostawienia łapki w górę, subskrybowania, do wejścia na mojego Instagrama, WZWT, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam was do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu WZW w sklepie w Fortnite, do zostawienia łapki w górę, do napisania w komentarzu kartka, a ja wam przypinam serduszko, także każdy komentarz o treści kartka serduszkuje. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ 500 łapek w górę jest to kolejny odcinek na tym kanale. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, suba dzwonem, a ja się już oczywiście będę z wami żegnał. Także co, oczywiście trzymajcie się, no i cześć, siemanko, dzięki za oglądanie jeszcze raz, siema.